Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Rodzący się Kościół, którego zakładał Chrystus, był zbudowany na fundamencie apostołów, ale też był zbudowany na kobietach, które doświadczyły uwolnienia od złych duchów i od różnych chorób. Maria Magdalena, która miała 7 złych duchów, liczba 7 oznacza pełnię, oznacza, że była całkowicie wypełniona złymi mocami, a jednak doświadczyła wolności, doświadczyła Bożej miłości. Również i Joanna, żona Chuzy, czy Zuzanna, to były bogate kobiety, które były dotknięte Bożą miłością. Jakby z wnętrza, z ich serc, takich wrażliwych, kobiecych serc, pojawiło się pragnienie usługiwania. Usługiwały im, udzielając ze swego mienia. I można powiedzieć, że 2000 lat Kościoła jakoś jest bardzo mocno związane z posługą na różne sposoby kobiet, które, bez których Kościół by nie mógł w zasadzie funkcjonować, nie mógłby istnieć. I dzisiaj chcemy bardzo dziękować Panu Bogu za przykłady właśnie takich cichych, może mało znanych kobiet, które gdyby nie ich modlitwa, ich ofiarność, wiele kościołów by nie powstało, wiele wspólnot nie mogłoby istnieć, wielu misjonarzy nie mogłoby być posłanych, a dzięki ich postawie, dzięki ich sercu ofiarnemu, wolnemu od chciwości, rzeczywiście pobożnym sercom kobiet, te dzieła misyjne są spełniane. Dzisiaj w pięknym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa skierowane do biskupa Tymoteusza, do ucznia świętego Pawła o różnych niebezpieczeństwach, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, a taka radość, pokój serca wiąże się z takim cieszeniem się tym, co się już posiada, przestawaniem na tym, co już jest. Mamy co jeść, mamy gdzie mieszkać, mamy co się ubrać. Dziękujmy Bogu, że Pan Bóg się troszczy, również się troszczy przez drugiego człowieka. W gronie apostołów pojawił się człowiek, który jednak miał chciwość pieniędzy. Był odpowiedzialny za przechowywanie tych wszystkich pieniędzy. Jak dowiadujemy się z Ewangelii, że nawet podkradał te pieniądze, które do niego nie należały. Miał na imię Judasz. Nawet to, że poszedł do Sanhedrynu i zapytał, ile chcecie mi dać, a ja go wam wydam, było związane z chciwością pieniędzy. Również kiedy zobaczył wcześniej, kiedy Maria zbiła flakon z olejkiem nardowym, to od razu przeliczył, ile by to kosztowało, że to jest 300 denarów. Jest mentalność, która jest mentalnością miłości, czułości, jest mentalnością, która daje szczęście. Jest taka mentalność, która wszystko liczy. Jest mentalność wyrachowania, że człowiek nie potrafi kochać. Wszystko musi być policzone. Wszystko na zasadzie transakcji. Natomiast w tych kobietach możemy odczytać tę naukę, której nauczyły się od Chrystusa. Że mentalność Chrystusa to jest miłość bez miary, której nie można policzyć. Tam są same nieskończoności.
nieskończona miłość, nieskończone przebaczenie. Nie ma takiego grzechu, którego można byłoby nie odpuścić, chyba że człowiek nie odpuszcza, nie oddaje Panu Bogu. Ale jeżeli odda, to każdy grzech Pan Bóg może odpuścić. Natomiast jeżeli człowiek wchodzi w inną mentalność niż mentalność Chrystusa, to wtedy podlega różnym pokusom. Święty Paweł napisał, że są to ludzie, którzy są nadęci, niczego nie pojmują, chorują na dociekania i słowne utarczki. Że są to ludzie, którzy rodzą, w ich sercu się rodzi zawiść, rodzi się jakiś rodzaj zazdrości, kłótliwość, buźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory. Ludzie o wypaczonym umyśle, pozbawieni prawdy. W czasach komunistycznych komuniści chcieli rozbić Kościół od wewnątrz. Widzieli, że jest to możliwe poprzez wejście we współpracę różnych duchownych, tymi duchownymi, księżmi. Można rozbijać Kościół od wewnątrz, ale trzeba ich uwieść, trzeba ich w jakiś sposób skusić. I postrzegano, czy dany ksiądz nie ma coś na sumieniu, zastraszano go, czasem chciano go przekupić jakimiś dobrami, czy to materialnymi, czy jakąś formą władzy, czy sławy. I mówiono, że jeżeli nie wytrzyma moc logiki, logicznych argumentów, trzeba użyć wtedy logiki siły, nie silne argumenty logiczne, co raczej wtedy zastraszanie. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko na różne sposoby był kuszony do tego, żeby przestał bronić prawdy, żeby zszedł z tej drogi. Na początku po dobroci, potem poprzez zastraszanie, aż w końcu nie ugiął się, nie cofnął i oddał życie. Jest przykładem człowieka Bożego, który nie poszedł za chciwością pieniędzy czy za chciwością bycia, posiadania tak zwanego świętego spokoju. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za błogosławionego księdza Jerzego, który daje nam przykład, jak walczyć z tymi pokusami, jak wychodzić naprzeciw Chrystusowi i słuchać Jego słowa. Święty, mamy nadzieję, że niedługo będzie kanonizowany, błogosławiony ksiądz Jerzy, głosił, że jednej rzeczy należy się bać, a mianowicie powinniśmy się bać zdrady Chrystusa.